Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą konferencję prasową Ruchu Ochrony Szkoły, który skupia wiele organizacji rodzicielskich, oświatowych. W naszym gronie znajdują się także prawnicy, psychologowie, pedagodzy specjalni, bardzo liczna grupa nauczycieli. Bardzo wszystkim sygnatariuszom dziękujemy za odzew, za obecność także mediów podczas tej konferencji prasowej. Chcemy przede wszystkim wydać oświadczenie, w którym zawarta jest podstawowa treść, powód i cel naszej tutaj dzisiaj obecności, a następnie przekażę głos sygnatariuszom ruchu, jak również nauczycielom tutaj obecnym, którzy chcieliby kilka słów również ze swojej perspektywy do Państwa powiedzieć. Oświadczenie Ruchu Ochrony Szkoły. Ruch Ochrony Szkoły jako społeczna inicjatywa skupiająca szerokie środowisko rodziców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, prawników i lekarzy zwołała tę konferencję prasową na temat ideologia włączająca niszczy polską oświatę dzisiaj w dniu 24 marca 2023 roku. Wybór miejsca przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego nie jest przypadkowy. Konferencja prasowa ROS poprzedza bowiem międzynarodową konferencję zorganizowaną w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z UNICEF-em pod nazwą Dziecko jest dzieckiem – krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji. Udział w konferencji wewnątrz budynku, który jest za nami, zapowiedzieli minister edukacji i nauki, jego magnificencja rektor UW, pełnomocnik rządu RP do spraw edukacji włączającej, pełnomocnik rządu RP do spraw osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przedstawiciele UNICEF-u, władze samorządowe w osobach wiceprezydentów miast i liczni propagatorzy edukacji włączającej, zwanej inaczej inkluzją, z kraju i z zagranicy. Zabieramy dziś głos jako Ruch Ochrony Szkoły w imieniu rodziców i pracowników oświaty, wyrażając stanowczy nasz sprzeciw wobec przyjętej formuły i programu konferencji oraz, cudzysłów, dialogu na temat promowania włączającej edukacji. Zakładają one bowiem akceptację ideologii włączającej i systemowe jej wdrażanie w polskiej oświacie, na co Komisja Europejska przekazała 25 miliardów złotych. Ruch Ochrony Szkoły wielokrotnie podejmował temat pseudoedukacji włączającej jako ideologicznego, ponadnarodowego projektu promowanego przez ONZ i Unię Europejską, który niszczy polską szkołę, jej tożsamość, korzenie i autonomię. Inkluzja pod szyldem dostępnej szkoły dla wszystkich ma docelowo zrewolucjonizować całą oświatę i stanowi poważne zagrożenie naszej narodowej suwerenności. Stanowisko sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły w sprawie zagrożeń, które niesie edukacja włączająca, jest dobrze znane Ministerstwu Edukacji i Nauki. Do dziś MEN przyjmowało pozycję wyważonego zainteresowania opinią wyrażaną przez stronę społeczną. Gdy w grudniu 2022 roku pan minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek solennie zapewniał na antenie telewizji TRWAM i Radia Maryja, że dalsze prace nad edukacją włączającą w Polsce zostaną wstrzymane, a nasz kraj nie pójdzie ideologiczną drogą Zachodu, przyjęliśmy te deklaracje z nadzieją i dobrą wiarą. Jednak codzienna szkolna praktyka kolejnych miesięcy dowiodła, że były to tylko obietnice. Nadal prowadzono masowe szkolenia nauczycieli z zakresu edukacji włączającej, a szkoły specjalne szykowano do likwidacji, choćby poprzez milczącą akceptację MEN-u wobec dyskryminującego pozbawienia szkół specjalnych finansów z programu Fundusze Europejskie 2021-2027 i wobec zarzucania tym szkołom przez umowę partnerstwa z Unią Europejską, iż prowadzą one do segregacji. Kolejnym dowodem na ukryte złe intencje decydentów jest ciągłe istnienie na stronie rządowej projektu ustawy, który grozi likwidacją polskiego systemu oświatowego pod nazwą Projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. Dzisiejsza konferencja, która odbędzie się za chwilę wewnątrz, pozbawia rodziców i pracowników oświaty, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, wszelkiej złudy. Na naszych oczach dokonuje się świadoma legitymizacja antypolskiej agendy, która prowadzi do dekonstrukcji polskiej oświaty przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z ministrem na czele. Pozorowany dialog odbywa się de facto poza wiedzą opinii publicznej, w wewnętrznym gronie propagatorów edukacji włączającej ze środowisk rządowych, samorządowych i akademickich wraz z podmiotami zewnętrznymi, bez aktywnego udziału i wystąpień przedstawicieli oświatowych związków zawodowych i strony społecznej jako panelistów. Ujawniło się bezkrytyczne implementowanie przez polski rząd rozwiązań zgodnych z agendą ONZ i jej przedstawicieli, w tym wypadku UNICEF, rekomendowanych i finansowanych m.in. przez Unię Europejską. Przypomnijmy, że równościowe neomarksistowskie projekty ONZ i UE promują ideologię LGBT, znoszenie wszelkich tabu w zakresie seksualności oraz tzw. zdrowie seksualne i reprodukcyjne. O dzieciach niepełnosprawnych i chorach psychicznie to ukraińskie dzieci w polskich szkołach są kolejną grupą cynicznie wykorzystywaną do realizacji celu, jakim jest budowa nowego, inkluzyjnego społeczeństwa. Bez narodowości, tożsamości i świadomego sensu istnienia, docelowo mającego pełnić rolę taniej i łatwo sterowalnej siły roboczej. Już teraz następuje katastrofalny spadek poziomu nauczania i wymagań wychowawczych. Narasta chaos w szkołach i rozprzężenie dyscypliny. Wzmaga się wzajemna agresja uczniów oraz wyrasta liczba samobójstw. Wskutek dokonujących się procesów i zatrudniania wielu pedagogów włączających i psychologów, przy jednoczesnym ograniczeniu roli i znaczenia nauczycieli przedmiotowych, następuje powolna zmiana funkcji szkoły z edukacyjnej na opiekuńczo-terapeutyczną. W szkołach uczniowie w normie nie realizują programu nauczania. Często poddawani są konieczności akceptowania drastycznych dysfunkcji i odmienności swoich niepełnosprawnych kolegów, z którymi trudno jest obcować nawet osobom dorosłym, przygotowanym do pracy, na przykład z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu znacznym. Minął czas zaufania dla rządowych deklaracji i obietnic. Dziś domagamy się od władz państwa polskiego konkretnych działań, a w tym wyposażenia nauczycieli i dyrektorów w skuteczne narzędzia dyscyplinujące uczniów, zachowania obecnej formuły podstawy programowej dla uczniów oraz systemu oceniania, zaprzestania przekształcania szkół specjalnych w tzw. specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej oraz wykorzystywania kadr szkół specjalnych do innych celów niż opieka nad uczniami w szkołach specjalnych, właściwego finansowania placówek specjalnych i ich rozwoju według sprawdzonych rozwiązań. Zmiany rozporządzenia MEN z 2011 roku, które umożliwia nieograniczone i bezwarunkowe włączanie do szkół ogólnodostępnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i nieprzystosowanych społecznie. Niestosowania z tzw. oceny funkcjonalnej wobec wszystkich uczniów, a w uzasadnionych przypadkach uruchomienia oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, polska oświata ulegnie likwidacji pomimo uspokajających zapewnień polityków i urzędników. Negatywne doświadczenia innych krajów, które poszły drogą inkluzji, powinny być dla nas przestrogą. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie naszych żądań. Powstrzymajmy ideologię włączającą. Ratujmy polską szkołę. Podpisano w imieniu sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły koordynatorzy: Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Magdalena Chmielewska, Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Gdańsk, Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy. Warszawa, 24 marca 2023 roku. Pozwolą Państwo, że teraz przekażę głos uczestnikom naszej konferencji, przedstawicielom Ruchu Ochrony Szkoły. Pierwszy zabierze głos pan Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej Instytutu. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Gdy w grudniu zeszłego roku pan minister Czarnek na antenie telewizji TRWAM i Radia Maryja solennie obiecywał, że edukacja włączająca nie będzie dłużej rozwijana, że specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej nie będą dłużej rozwijane, żadne ideologiczne pomysły płynące z Unii Europejskiej i ONZ nie będą u nas realizowane, daliśmy wiarę. No niestety Od tamtej pory nie zdarzyło się nic z tego, co obiecał pan minister, natomiast zdarzyło się wszystko przeciwne. Wszystkie procesy zainicjowane wcześniej rozwijają się w najlepsze. Ta cała agenda ideologiczna Unii Europejskiej i ONZ rozwija się w najlepsze i pomału wnika do Polski. Najlepszym dowodem jest to, co tutaj będzie się dzisiaj odbywało. Otóż przyjechali tutaj przedstawiciele organizacji UNICEF, która jest agendą ONZ, która ma na sztandarach dobro dzieci. My mamy jeszcze wiedzę dosyć starą, ale ONZ nie jest już tym, czym był kiedyś. Dzisiaj te wszystkie dobre rzeczy, które oni mają na sztandarach, służą im do propagowania złych rzeczy. Dzisiaj dbałość o człowieka to jest dbałość o jego dobrostan, czyli zdrowie reprodukcyjne i seksualne. Dzisiaj tam w ONZ są realizowane takie programy jak Education Plus, taki program jak CSE, czyli wczesna edukacja seksualna, która jest zalecana dla dzieci od 2. roku życia. Takie rzeczy właśnie wspiera ONZ, również ideologię gender, również ideologię LGBT. I tych ludzi mamy tutaj i oni wydają się być głównymi uczestnikami tej konferencji, a wydaje się, jakby przedstawiciele naszych władz byli tylko dodatkiem. Są tutaj również przedstawiciele z Kanady, którzy będą nam doradzać w zakresie dobrych praktyk inkluzji. A jakież to są u nich dobre praktyki? U nich szkoły są tęczowe, u nich gender jest na całego, u nich dzieci są już przygotowywane do eutanazji, u nich są inkluzywne zaimki genderowe jako prawo. Czy my też mamy realizować takie dobre praktyki? Czy nas też to czeka? Minister Czarnek w grudniu, zapewniając, że nie będzie się odbywało to, co się właśnie odbywa, jednocześnie zachęcił, żeby rozliczać z tego Zjednoczoną Prawicę. To też może właśnie powinniśmy rozliczać polityków z danych słów. Trzeba przypomnieć tym ludziom, że wciąż obowiązują takie pojęcia jak racja stanu, dobro narodu, dobro ludzi i honor, i dobre imię. Przypomnijmy im o tym, że te pojęcia nadal istnieją. Niech nie kierują się tymi doraźnymi korzyściami, tylko niech kierują się właśnie tymi pojęciami. Niech sobie o nich przypomną. Bo historia dzieje się teraz. I oni teraz decydują o tym, czy ich nazwiska będą wymienione w kontekście chwały, czy w kontekście hańby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Marcina Kuśmierczyka, który jest przedstawicielem Związku Wolność i Godność, sygnatariusza Ruchu Ochrony Szkoły. Bardzo proszę. Dzień dobry. Związku Zawodowego Wolność i Godność. Proszę państwa, projekt edukacji włączającej jest reformą systemu oświatowego, który ma za zadanie przeobrazić i zniszczyć polskie szkolnictwo. Ten projekt nie ma nic wspólnego z edukacją. Jest on wypaczoną formą terapii inżynierii społecznej. Oficjalnie głównym celem tej terapii jest integracja uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uczniami pełnosprawnymi uczących się w standardowym toku nauczania. A drugim celem terapii inkluzyjnej jest przeformułowanie procesu myślenia do afirmowania każdej inności czy różnorodności. Docelowo ten projekt zakłada usunięcie wszystkich szkół specjalnych przeznaczonych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i umieszczenie tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych, które zmienią się ze szkół nastawionych głównie na kształcenie i edukację w placówki terapeutyczne. Jednak nikt nie zapytał ani rodziców tych uczniów, czy chcą, aby ich dzieci straciły kadrę specjalistów wykształconych do pracy z ich dziećmi, ani nikt nie zapytał dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, czy chcą uczestniczyć w terapii inżynierii społecznej implementowanej i narzucanej za pomocą organizacji ponadnarodowych. I wreszcie nikt nie zapytał nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych, czy chcą pracować z uczniami niepełnosprawnymi i czy czują się do tego odpowiedzialni i czy chcą być przymusowo kierowani na szkolenia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do pracy z niepełnosprawnymi uczniami o różnym rodzaju i głębokości upośledzenia trzeba posiadać specjalne predyspozycje, wykształcenie specjalistyczne oraz przede wszystkim chęci, ponieważ nie jest to tożsama praca na równym poziomie z dziećmi pełnosprawnymi. Z problemem terapii włączającej zetknąłem się w 2018 roku w szkole z oddziałami integracyjnymi i w 2019 roku poświęciłem swoją pracę magisterską, którą przeprowadziłem w trybie audytoryjnym wśród nauczycieli oraz uczniów. Celem mojej pracy było ukazanie różnic w postrzeganiu zagadnienia pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oprócz licznych wypowiedzi zwolenników i propagatorów powszechnej terapii inkluzji pojawia się coraz więcej głosów krytycznych. Zebrane dane ankietowane należały zdecydowanie do negatywnych opinii na temat terapii włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół ogólnodostępnych. W sumie z obu szkół zebrałem łącznie 154 wypełnione ankiety, z tego 67 ankietowanych stanowili nauczyciele, a 87 uczniowie. Przedstawię krótką analizę tych ankiet. Wśród nauczycieli w szkole ogólnodostępnej nie było żadnej odpowiedzi za bezpośrednią integrację w szkole w czasie lekcji. Za to aż 88% zdecydowanie przeciwko. Wśród pedagogów ze szkoły integracyjnej przeważały umiarkowane negatywnie 46%, na drugim miejscu były zdecydowanie negatywne 34%, a tylko 17% respondentów było nastawionych umiarkowanie pozytywnie. Nauczyciele ze szkół ogólnodostępnej w większości oceniali swoją placówkę jako dostatecznie lub dobrze przygotowaną do zadań integracyjnych. Ale nie miało to wpływu na ich w 100% negatywną opinię o wspólnych lekcjach z dziećmi niepełnosprawnymi. W szkole integracyjnej ocena placówki była jeszcze lepsza. 60% ocen dobrych i 17% ocen bardzo dobrych. Ale i to nie wpłynęło na w 80% negatywną opinię o nauczaniu we wspólnych klasach. Aż 94% nauczycieli szkoły ogólnodostępnej widzi integrację tylko poza normalnymi lekcjami, podczas gdy w szkole integracyjnej ten odsetek wynosi 37%, ale przy 51% głosów niepewnych. W szkole integracyjnej 60%, a w szkole ogólnodostępnej aż 94% nauczycieli widzi osobne ścieżki edukacyjne dla dzieci pełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardziej zdecydowane były dzieci ze szkoły ogólnodostępnej, gdzie 50% uczniów optowało za osobnym nauczaniem, a tylko 35% było za wspólnymi klasami. Umiarkowaną postawę w tej kwestii zaprezentowały dzieci ze szkoły integracyjnej. Tutaj głosy za wspólnym nauczaniem i przeciwko wspólnym klasom rozłożyły się idealnie porówno, obie opcje po 32%. Najważniejszy osobisty wniosek, jaki wyciągnąłem z mojej pracy, był krótki. Integracja tak, ale nie podczas trwania lekcji szkolnej. A ideologia terapii łączenia i narzucania przez zagraniczne podmioty musi zostać zaniechana, ponieważ jest szkodliwa i prowadzona kosztem dzieci pełnosprawnych. Jak podaje Gazeta Wrocławska, do bulwersującej sytuacji doszło w piątek 17 marca, tydzień temu. Uczennica młodszej klasy szkoły podstawowej podstawówki w Głogowie w województwie dolnośląskim uderzyła nauczycielkę z taką siłą, że kobieta straciła przytomność, interweniowała policja i pogotowie. Sprawa nie jest jednoznaczna, bo jak podaje Gazeta Wrocławska, dziecko, które wymierzyło cios nauczycielce, posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli nie powstrzymamy szalonych planów, na które zostało przeznaczone 25 miliardów złotych, z takimi informacjami będziemy spotykać się coraz częściej. Jeśli pozwolimy na zniszczenie szkolnictwa w Polsce, to zanegujemy dalszą przyszłość Polski, ponieważ to młodzież jest przyszłością. Słowa Jana Zamoyskiego, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie, są niezmienne, słuszne i aktualne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana Tadeusza Adamca, wieloletniego dyrektora jednej z najważniejszych szkół specjalnych w Polsce o 200-letniej tradycji, czyli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja mam tylko dwa pytania. Pytanie pierwsze. A ile to osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych w ministerstwie i we wszystkich tych agendach, które tak bardzo promują taką integrację, czy taką inkluzję? I drugie pytanie. A ile to osób na stanowiskach kierowniczych jest zatrudnionych w ministerstwie i w tych agendach? Ja myślę, że znam odpowiedź, ale na te pytania powinni odpowiedzieć kierujący tymi instytucjami. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu bardzo proszę teraz pana Jana Krysiaka, nauczyciela z Ostródy, który jest równocześnie działaczem wolności i godności. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Mówiąc o człowieku, często używa się słów takich jak szczęście, czasami zbawienie. Natomiast w edukacji włączającej, tej systemowej próbie racjonalizowania błędu, używa się pojęcia dobrostan ludzi. Tak jak między hodowcami używa się pojęcia dobrostan zwierząt. I dziś Unia Europejska ramię w ramię z PiS-em próbuje forsować ten system nauczania w naszym kraju, korzystając z ogromnych pieniędzy, z zaiste niemiecką precyzją planowania. No bo tak, dzisiaj Unia Europejska usiłuje urządzić nasze dzieci. Była już o tym mowa, to jest przeniesienie dzieci wychowujących się, uczących się w szkołach specjalnych do zwykłych klas. To jest sformatowanie, a potem nadzorowanie nauczycieli, żeby stali się strażnikami tego systemu. Co więcej, w trosce o ten dobrostan będzie się diagnozować i korygować niewłaściwe postawy, czy to polityczne, czy to religijne, samych rodziców. Tak, system nauczania ICF wraz ze szkolną oceną funkcyjną, która jest jednym z fundamentów tego pomysłu, zawierają takie rozwiązania. Szanowni Państwo, o co im chodzi? Im nie chodzi wcale o dobro dzieci z niepełnosprawnością. Im chodzi o coś znacznie więcej. Ten zabobon powszechnej równości, ten zabobon zrównoważonego rozwoju ma na celu przede wszystkim osłabienie naszego narodu, a potem ostatecznie rozmontowanie go. Przy czym mam na myśli tutaj całkiem serio również osłabienie militarne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w polskiej armii były pododdziały włączające. Panie kapralu, karabin mi się zaciął. Nie, tego nie będzie. Chodzi również o to, żeby stworzyć społeczeństwo przeformatowane. Społeczeństwo, które będzie zbiorem ludzi o średnich i niskich kwalifikacjach, niewystarczająco wynagradzanych, po to, żeby i mąż, i żona od rana do wieczora musieli pracować. To jest również próba zniszczenia polskich elit państwotwórczych i zlikwidowania warunków powstawania takich elit. No bo tak, o to właśnie chodzi. To jest równanie w dół. To jest próba włączenia osób z niepełnosprawnością ruchową, co już dzisiaj jest zrozumiałe, ale również osób z niepełnosprawnością zmysłową czy z niepełnosprawnością psychiczną, które potrzebują specjalistycznej opieki. Oczywiście w dalszej perspektywie będzie to włączane na zasadach równości, tak, to jest kolejne słowo wytrych, na zasadach równości. Włączanie również wszelkiej maści dewiantów, czy również pospolitych głupców, albo także osobliwości, które już dawno przekroczyły granice ekscentryzmu. Tutaj zwracam uwagę na kompletną bezradność PiS-u w tej sprawie. Jego działacze tłumaczą czasem, że to się odbywa niezależnie od ministerstwa, że to są jakieś kanały przepływu pieniędzy wprost do samorządów, wprost do uniwersytetów, na których jak grzyby po deszczu powstają teraz wydziały edukacji włączającej, tak jak jeszcze niedawno powstawały wydziały Gender Studies. Proszę zwrócić uwagę, że oni, mając większą, mając ministrów, mając CBA, ABW, nie są w stanie powstrzymać dywersyjnych pieniędzy, które rozbijają ten kraj. Co z tym zrobić? Pozwólcie Państwo, że nie będę mówił dalej, ciąg dalszy na konferencji w Sejmie. To spotkanie miało być, nie miało być przesadnie polityczne, więc bardzo dziękuję za uwagę. Jako ostatnia głos zabierze przedstawicielka Stowarzyszenia Nauczycieli dla Wolności. Dzień dobry, nazywam się Iwona Januszewska-Skup. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem. Jestem tutaj w swoim imieniu i w imieniu stowarzyszenia, do którego należę, Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Jestem tutaj, żeby zaprotestować przeciw planowym działaniom niszczenia polskiego systemu edukacji. Mówię w imieniu nauczycieli świadomych tego, jaką szkodliwą reformę szykuje rząd i jakie negatywne dla całego społeczeństwa zmiany ona wywoła. Realizacja polityki edukacji włączającej, poza pięknie brzmiącymi hasłami inkluzji, niesie ze sobą zagrożenie dewastacji polskiego systemu oświaty. Projektowane zmiany są formą swoistej rewolucji. A jak każda rewolucja, i ta ma na celu niszczenie zaistniałego porządku, niszczenie ładu, który budowany był przez lata. A ofiarami będą nasze dzieci i kolejne pokolenia Polaków. Rząd proponuje wrzucić wszystkie nasze dzieci do jednego typu szkoły, tak jak do jednego wspólnego wora. Proponuje wymieszać i zobaczyć, co z tego eksperymentu wyjdzie. Edukacja włączająca nazywana jest edukacją dla wszystkich. Taka edukacja dla wszystkich w praktyce może okazać się edukacją dla nikogo. Każdy członek demontowanego systemu edukacji poniesie szkody i stanie się ofiarą tego procesu. Obecnie w Polsce mamy dobrze funkcjonujący system edukacji. Są szkoły masowe, są klasy integracyjne w szkołach rejonowych, są szkoły integracyjne. Mamy również szkoły specjalne, które są swoistymi ośrodkami wsparcia dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. W zakresie szkolnictwa specjalnego mamy w Polsce długą i piękną tradycję. Dlaczego ideolodzy inkluzji chcą zrujnować dobrze funkcjonujący system szkolnictwa w Polsce? Dlaczego politycy chcą odebrać rodzicom prawo wyboru ścieżki edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami? Dlaczego politycy planują narzucić nam wszystkim nowy ład, który już na etapie projektu jest szkodliwą utopią? Podobno dobrze się uczyć na cudzych błędach. Czerpmy naukę z cudzych doświadczeń. W wielu krajach edukacja włączająca okazała się porażką i z tego modelu edukacji w tych krajach wycofano się. Nie dopuśćmy do sytuacji, w której Polacy poniosą koszty zmiany narzucanych nam przez ideologów inkluzji i globalizacji. Korzystajmy z doświadczeń tych krajów, które w praktyce przekonały się, że masowa edukacja włączająca nie przebiega skutecznie, nie jest efektywna i nie jest panaceum na wszystkie problemy współczesnego społeczeństwa. Może czas na konsultacje społeczne. Może zapytajmy się rodziców, co myślą o edukacji włączającej. Szczególnie ci rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice dzieci niewidomych, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu średnim lub stopniu głębokim, którzy już posłali dzieci do szkoły masowej, do klasy, której uczy się 20 kilku uczniów, ponieważ ktoś przekonał ich, że jest to miejsce najlepsze dla ich dzieci, a którzy po doświadczeniu nauki w szkole masowej rozczarowani znaleźli pomoc w szkole specjalnej. Ci rodzice najczęściej żałują, że ich dzieci straciły cenny czas rozwoju, często przeżyły szereg porażek, zanim trafiły do szkoły specjalnej, do klasy 4-5-osobowej, do szkoły, w której wreszcie odnalazły odpowiednie miejsce do realizacji swoich potrzeb, optymalne miejsce dostosowane do ich możliwości psychofizycznych. Do placówki, w której dostaną to, na co czekają i na co liczą. Do placówki, która ma dobre i odpowiednie zaplecze dydaktyczne, doskonale wykształcony personel i rówieśników, wśród których mogą odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości. Ci rodzice przekonali się, że szkoła masowa nie gwarantuje zaspokojenia najważniejszych potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych, potrzeb w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ich dzieci. Zapytajmy się, co myślą pedagodzy i dyrektorzy szkół specjalnych, będący najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie, pedagogami świadomie wybierającymi pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami. Zapytajmy się, co myślą o nadchodzącej rewolucji w oświacie nauczyciele z placówek specjalnych, w których realizowana jest edukacja o najwyższym stopniu jakości i efektywności, a które mają zostać zlikwidowane. Ci wspaniali pedagodzy, praktycy uważają pomysł likwidacji szkół specjalnych za absurdalny. Warto również zapytać się nauczycieli tzw. szkół masowych, co myślą na temat projektowanych zmian, bo przecież to my, nauczyciele, będziemy nieść na swoich barkach ciężar kolejnej reformy oświaty. Dlaczego autorzy projektowanej rewolucji nie zapytali nauczycieli ze szkół masowych, tzw. przedmiotowców, matematyków, fizyków, chemików, polonistów, czy są gotowi być pedagogami specjalnymi? Czy tę drogę rozwoju zawodowego wybrali, rozpoczynając pracę w oświacie? Trzeba zapytać się, co myślą na temat zamiany szkół masowych w ośrodki opiekuńcze lub ośrodki socjoterapeutyczne. My, nauczyciele, praktycy, mamy doświadczenie w pracy w klasach, w których są uczniowie z orzeczeniami, a także uczniowie z różnymi dysfunkcjami bez orzeczeń. Często spotykamy się z tym, że zaburzeni uczniowie, którzy nie odnajdują się w klasach ponad 20-osobowych, stają się agresywni wobec rówieśników, a także nauczycieli. Stwarzają sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów w szkole. Nie zawsze w klasach mamy do pomocy nauczyciela wspomagającego. Często wsparcie nauczyciela, pedagoga specjalnego czy psychologa jest fikcją. Ktoś, kto jest nauczycielem w szkole publicznej, w klasie, gdzie jest dziecko głęboko zaburzone, wie, jak wygląda codzienne funkcjonowanie uczniów i nauczyciela. Jak często proces dydaktyczno-wychowawczy hamują ataki złości, agresji uczniów źle funkcjonujących w dużych grupach. A takie przecież obowiązują w masowych placówkach. Nie ma mowy, żeby reforma inkluzyjna, jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki, zlikwidowała problemy, z którymi się mierzymy w naszych szkołach i że da możliwość edukacji na najwyższym poziomie. A może o to chodzi reformatorom? Może chodzi o zrujnowanie oświaty w Polsce, obniżenie poziomu nauczania, stworzenie nowego społeczeństwa, w którym poziom wykształcenia nie jest już wartością. My, świadomi nauczyciele, stanowczo sprzeciwiamy się wpychaniu nas i naszych uczniów w tryby eksperymentu, jakim jest edukacja włączająca. Domagamy się pozostawienia rodzicom prawa do wyboru ścieżki edukacyjnej ich dzieci, do wyboru, jaki istnieje w obecnym systemie oświaty. My, nauczyciele, nie jesteśmy przeciwnikami włączania osób z niepełnosprawnościami do społeczeństwa, ale czyńmy to w sposób świadomy, odpowiedzialny i z poszanowaniem praw i potrzeb wszystkich członków społeczeństwa. Bardzo dziękuję za zabranie głosu wszystkim obecnym na dzisiejszej konferencji prasowej. Z racji rozpoczynania się konferencji międzynarodowej wewnątrz w budynku, pozwolicie Państwo, że zakończę na tym etapie naszą konferencję, zapraszając do zadawania pytań już poza oficjalną częścią, ponieważ nie chciałabym, ażeby władze ministerstwa, jak również UNICEF-u odniosły wrażenie, że stanowimy dla nich konkurencję. Otóż nie, natomiast nasze oświadczenie zostanie za chwilę wręczone organizatorom konferencji, panu moderatorowi z UNICEF-u, jako głos w dyskusji, która za moment się rozpoczyna tutaj w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji, wszystkim organizacjom, całemu ruchowi ochrony szkoły, jak również wszystkim zgromadzonym dzisiaj mediom za uczestnictwo w konferencji prasowej ruchu ochrony szkoły. Powtórzmy jeszcze raz, ideologia włączająca niszczy oświatę, niszczy polską oświatę. Brońmy naszych szkół, brońmy naszych dzieci. Dziękuję Państwu uprzejmie.